może troszkę zwolnić. O. Piękny kościół. Cudownie w tej miejscowości, super. I cały czas zmierzamy w stronę Woluty Polskiej. Do naszego docelowego miejsca. Co najbardziej tu jest ciekawe, to fascynuje taki zróżnicowany teren. Zadbane wsie po drodze. Wszędzie dużo zieleni. Taką widzimy tutaj w budynkach, zabudowania. Przejeżdżaliśmy takie odbicie historii. Oczywiście budynki, które mijaliśmy, wsie po drodze. Zadbane budowle. Z dawnych czasów te również zadbane, czyli tak jakby coś wraca, jakiś duch świetności w te nasze polskie wsie, bardziej tu na tych terenach, w które teraz jedziemy. W tę stronę to jest niesamowita przygoda. Radość dla oczu, radość dla ducha. Już mamy nawet taką super pogodę do nagrywania. O, jest tu jakieś na ulicę jeziorko. Nie jest nam się tego uchwycić. Jezioro uchwyciłem. Wysiadamy. I jesteśmy na miejscu. Idziemy sobie w stronę jakichś ciekawych miejsca, to zobaczymy, co tutaj mamy. Ja jestem tu po raz pierwszy. I zaraz zobaczymy, co będziemy odkrywali. Tak, to jest to jeziorko, które nagrywałem z samochodu jeszcze. Fajne miejsce do odpoczynku, które nagram. Można się zatrzymać, odpocząć i z pięknym widokiem, już takim rozciągającym się na jezioro. Mamy tę tablicę. O. Proszę bardzo. No coś pięknego. To jest nasza polska dzika natura. A przy okazji zaraz zapraszam do odwiedzania takich miejsc. Bo wiadomo,
przebywanie na łonie natury, to gdzieś to w nas nam drzemie. Mieszkamy w miastach, a moglibyśmy nie zawsze możemy się wyrwać i gdzieś tam tłumaczymy sobie, że nie ma czasu, że nie damy rady, a może kiedy indziej, a ten czas ucieka, a te miejsca piękne czekają na nas. Ja też dzisiaj nie miałem czasu. Wydawało mi się, że nie mam czasu, a nagle przeniosłem się tutaj, w tę stronę. A tutaj kolega mnie wyrwał z łóżka i jesteśmy już w Borach Tucholskich. Cudownie, pięknie. Cisza, spokój. Można odpocząć. W takich miejscach człowiek jest w symbiozie z naturą. No ja osobiście kocham takie miejsca. Tu mam dobrego przewodnika ze sobą, kolegę Marka. Dzięki niemu dzisiaj mogę podziwiać to wszystko, ale i dla was, moi drodzy, nagrywam, abyście też odkleili się od krzesła, tak jak ja się odkleiłem dziś. Bo naprawdę warto. A co w tym ważne jest też, że to działa na poprawę naszego samopoczucia i tak ogólnie zdrowie fizyczne, czy nawet takie psychiczne, żeby zadbać, żeby gdzieś tak duchowo się oczyścić też, to właśnie zawsze wybierać takie tereny z dala od zabudowań, z dala od bloków, od miasta, uciekać właśnie w taką dzikość, w naturę, gdzie, jak już wspomniałem wcześniej, gdzieś nas to drzemie, gdzieś nas to ciągnie w takie strony, ale zawsze gdzieś narzekamy na ten brak czasu. Ja sam siebie na tym łapię. Ale jednak można. Można. I myślę, że każdemu z was się uda wybierać wolnej chwili, w urlopach, w wolnych dniach, popołudniach. Takie różne ciekawe miejsca odnajdywać, odkrywać je. Bo one są. Tak naprawdę są. Wydaje nam się, że dookoła wrośliśmy tylko bloki, samochody, miasta, supermarkety, a okazuje się, że to wszystko jest i na nas czeka. A już raz idziemy dookoła tego jeziorka. No ja cieszę się, że jeszcze zdążyłem tutaj być latem. Chociaż wierzę w to, bo też pamiętam z dawnych czasów, że jesienią takie miejsca są cudowne. Jak się kiedyś uda wrócić jesienią, nakręcimy jesień w Borach Tucholskich. Przy takim filmie, nawet oglądając go, już człowiek odpoczywa, już gdzieś tam wzrokowo i w myślach przenosimy się właśnie w takie tereny. Okay. No jeszcze tutaj trochę takiej dzikości nakręcę. No cudownie, przepięknie. Jestem pod wrażeniem. I jest naprawdę czym oddychać. Powietrze zupełnie inne. Tak jakbyśmy dostali dawkę tlenu z butli. Czystego tlenu. Także dziękuję. Za chwilę będziemy kręcić następny film.